Już byśmy chcieli zacząć konferencję. Oddaję głos Jakubowi. Tak, chcielibyśmy zacząć konferencję i o parę słów na początek poprosilibyśmy pana rektora Macieja Duszczyka. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w imieniu mojego szefa, pana profesora Marcina Pałysa na Uniwersytecie Warszawskim, w sercu Uniwersytetu Warszawskiego. Biblioteka Uniwersytecka, jak każda biblioteka na Uniwersytecie, pełni rolę właśnie tego serca, gromadzenia wiedzy, udostępniania wiedzy i wszystkich tych celów, które przyświecają Uniwersytetowi. Bo to trzy misje tu się tak naprawdę jednoczą w tym jednym budynku. Bardzo dziękuję za organizację tego spotkania, tej konferencji, seminarium, dyskusji, które będą dotyczyły kwestii szeroko rozumianej humanistyki cyfrowej. Na Uniwersytecie Warszawskim, jak pewnie Państwo wiecie, sporo inwestujemy w humanistykę cyfrową. Bardzo zależy nam to, żeby humanistyka cyfrowa była takim jednym z priorytetów Uniwersytetu. Trochę jest oczywiście z tym różnego rodzaju problemów, ale miejmy nadzieję, że one już w najbliższym czasie zostaną rozwiązane. Humanistyka cyfrowa dla mnie jest miejscem, jest takim obszarem. Wczoraj nawet dyskutując o jednym z takich elementów, mówiliśmy sobie, czy to jest nauka, czy to nie jest nauka. Ja jestem absolutnie przekonany, że to jest nauka, że to jest coś, co bardzo nas mocno popycha do przodu i jest takim elementem, który Uniwersytetowi bardzo na nim zależy, mianowicie łączeniem bardzo różnych interdyscyplinarnych już dyscyplin w jeden gigantyczny obszar badań, dzielenia się wiedzą, ale również z takim bardzo istotnym tej trzeciej misji Uniwersytetu, mianowicie społecznej odpowiedzialności tego, co popycha całe społeczeństwo do przodu. A więc te trzy elementy, nauka, uczenie i trzecia misja tutaj w tym projekcie również, tak jak w bibliotece, się jednoczą. Bardzo dziękuję współorganizatorom, Muzeum Historii Polskiej, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wsparcie tej konferencji, za wsparcie organizacyjne. Już panowie Szprot i Purchała powiedzieli, że czerwone informacje, czerwone najpierwsi, oznacza, że wszystkie możliwe pytania można do nich kierować. Ja muszę Państwa oczywiście przeprosić bardzo, ja się czuję trochę jak konferencjer dzisiaj, tylko może zapowiada i za chwilę wychodzi, znika gdzieś za kotarą. Mamy po prostu spotkanie dzisiaj ze 120 naszymi pracownikami z administracji po to, żeby powiedzieć, jak Uniwersytet planuje zachować się w kontekście dyskusji o nowej ustawie, w kontekście o nowych zmianach, które nas czekają na Uniwersytecie. To jest bardzo ważne, żeby nie komunikować się tylko i wyłącznie z pracownikami naukowymi, ale również z administracją. Chcemy wszyscy tam być, rektor to otwiera, wszyscy prorektorzy chcą tam być, także Państwa przepraszam, że za chwilkę będę musiał wyjść i dołączyć do moich kolegów, którzy już rozpoczęli spotkanie w starej bibliotece uniwersyteckiej. Życząc Państwu dobrych obrad, pozostaje z całą taką nadzieją, że humanistyka cyfrowa, a konsorcjum Daria.pl jako ten element szerszego organizmu, jakim jest w ogóle konsorcjum Daria w Europie, to jest ten element, którym powinniśmy tchuchać i dbać po to, żeby humanistyka cyfrowa nie tylko na Uniwersytecie, ale we wszystkich miejscach w Polsce, ale również w Europie była takim naszym bardzo istotnym działaniem, takim jądrem nauki, uczenia i trzeciej misji. Wydaje mi się, że nawet przez chwilę rozmawialiśmy o konkurencji między Europą a Stanami Zjednoczonymi przed tą konferencją i taki wniosek mi przyszedł teraz do głowy, mówiąc o tym, że jeżeli mamy konkurować ze Stanami na jakieś naprawdę mocnej konkurencji na mocnych obszarach, to humanistyka cyfrowa chyba jest bardzo dobrym miejscem, bo oczywiście cyfrowo możemy tutaj trochę przegrywać albo wygrywać, tutaj nie ma takiej pewności, ale jeżeli spojrzymy sobie na humanistykę i same nasze archiwa, wszystkie nasze zaplecze dotyczące tworzenia historii świata, to z całą pewnością Amerykanie muszą w tym przypadku z nami przegrać. Jeszcze raz życzę Państwu dobrych obrad, dobrych konkluzji i przepraszam, ale będę musiał za chwilkę uciekać. Panie profesorze, oddam Pani dyrektor na głos. Tak, ja chciałem jeszcze właśnie przywitać i oddać głos pani dyrektor, naszego współorganizatora Muzeum Historii Polski, pani dyrektor do spraw merytorycznych, Anna Piekarska.
Szanowni Państwo, Muzeum Historii Polski od momentu powstania w ramach podejmowanych działań, zarówno wystawienniczych, naukowych, jak i edukacyjnych, stawiało sobie za cel wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych do zapewnienia wszystkim zainteresowanym swobodnego dostępu do treści oraz wyeliminowania geograficznych, ekonomicznych, technicznych i prawnych barier, które mogą to utrudniać. Muzeum dąży do jak najszerszego otwarcia swoich zasobów, upublicznienia efektów pracy i wdrożenia najwyższych standardów jakości w dziedzinie udostępniania, tak aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały szeroki dostęp do naszych zasobów. Muzeum stara się zapewnić ponowne wykorzystanie własnych zasobów i zbiorów, w szczególności dokumentacji wystawienniczej, wyników badań naukowych, publikacji i materiałów edukacyjnych. Muzeum chroni domenę publiczną i zabiega o stworzenie odpowiednich warunków prawnych dla praktyki reuse, wykorzystując w tym celu otwarte i wolne licencje Creative Commons. Przyjęcie zasad polityki otwartości wpisuje się w publiczną misję muzeum jako narodowej instytucji kultury. Jest także znakiem dojrzałości i rozwoju organizacji. Poprzez wyeliminowanie barier związanych m.in. z dystansem geograficznym, ograniczeniami prawnymi, technicznymi, dla ponownego wykorzystania zasobów, muzeum poszerza grono odbiorców swojej działalności i użytkowników zasobów, na przykład o osoby niepełnosprawne albo mieszkające w oddalonych miejscach w kraju i za granicą. Od początku muzeum stara się uczestniczyć w debacie na temat działań związanych z cyfrowym funkcjonowaniem instytucji dziedzictwa we współczesnym świecie. Bardzo się cieszę, że muzeum jest współorganizatorem tej ważnej konferencji. Współpraca instytucji kultury i nauki jest z pewnością jednym z priorytetów digitalizacji i udostępniania, a badacze, zwłaszcza obszaru nauk humanistycznych, jedną z głównych grup odbiorców naszych działań. Muzeum Historii Polski, prowadząc projekty cyfrowe skierowane do środowiska naukowego, pokazuje, że są one możliwe, a ich prowadzenie jest korzyścią dla obu stron. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej konferencji. Agacie Lipczyk, Agacie Milczarek i Klaudii Gragopowskiej z Muzeum Historii Polski, jak również przedstawicielom współorganizatorów. Życzę Państwu owocnych obrad. Dziękuję. Dziękuję i teraz o parę słów poproszę przewodniczącego Rady Dariach.pl profesora Aleksandra Burszę. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie Państwa powitać na konferencji, który tytuł widnieje za moimi plecami, obok Muzeum Historii Polski. Instytucjonalnymi współorganizatorami jest Daria.pl oraz Daria.de, czyli konsorcja odpowiednio polskie i niemieckie. I przy tej okazji chciałem powitać obecną na sali panią Beatę Machę, tutaj, tak, która właśnie reprezentuje Darię.de, o której się dowiedziałem, że jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Psychologii, ale od dłuższego czasu jest u naszych sąsiadów. Proszę Państwa, no, główny cel konferencji i towarzyszących jej warsztatów, jak Państwo wiecie, bo zostało to zapisane na stronie internetowej, to jest wypracowanie praktycznych rozwiązań różnego rodzaju problemów dotyczących udostępniania i wykorzystywania danych dziedzictwa kulturowego, badania naukowych i to zarówno na gruncie technicznym, jak i na gruncie prawnym. I tego będzie dotyczyła zdecydowana większość referatów. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim członkom komitetu organizacyjnego, tu szybko ich wymienię, Maciej Eder z Instytutu Języka Polskiego, pan Maciej Maryl z Instytutu Badań Literackiego Polskiej Akademii Nauk, Agata Milczarek z Muzeum Historii Polski, była o tym mowa, pan Maciej Piasecki z Politechniki Wrocławskiej, Jan Rybicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego i wreszcie z naszego macierzystego Uniwersytetu Warszawskiego, pani Karolina Brylska i panowie Dominik Purchała, Jakub Szprot. Wsparcie organizacyjne udzielali pracownicy, tu w większości obecni na sali, z Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW. Chciałem kilka zdań jeszcze powiedzieć o samej Daria.
Przypominam, to jest skrót od Digital Research Infrastructure for Art and Humanities. Jest to w tej chwili największe w Polsce konsorcjum humanistyczne, grupujące 18 wiodących instytucji akademickich, to znaczy uniwersyteckich, instytutów panowskich oraz Biblioteki Narodowej. I jest to największe obok konsorcjum niemieckiego, właśnie takie konsorcjum w dziedzinie humanistyki. Jest to przy tym konsorcjum otwarte, działamy w grupach roboczych, których wiele instytucji spoza tych 18 również z nami współdziała. Jesteśmy członkiem Daria ERIC, czyli European Research Infrastructure Consortium, znajdującego się na mapie drogowej europejskiej infrastruktury badawczej. Najkrótszy, czym się zajmuje nasze Darie krajowe, jak i europejska, stanowi ona rodzaj sieci, czy też platformy wymiany wiedzy, metod i infrastruktury badawczej, przede wszystkim w humanistyce i sztuce. A celem strategicznym jest ułatwienie długoterminowego dostępu do wspólnie wypracowanych cyfrowych narzędzi i danych badawczych z obszaru humanistyki i sztuki. No, jesteśmy taką otwartą platformą łączącą zasoby, inicjatywy, infrastrukturę badawczą krajów europejskich, które do niej przystąpiły. A trzonem strategii jest połączenie aktywności właśnie krajowych, regionalnych i lokalnych w celu stworzenia wspólnej działającej w sposób komplementarny infrastruktury badawczej. Działamy głównie, o czym już wspominałem, za pośrednictwem grup roboczych. W Polsce jest ich aktualnie 11. Także nasi przedstawiciele znajdują się w grupach roboczych na poziomie Daria ERIC. No i występujemy i realizujemy wspólne projekty infrastrukturalne. Staramy się pozyskiwać fundusze, a także przekonać przedstawicieli ministerstw, również innych instytucji finansujących naukę o ważności priorytetów w zakresie infrastruktury badawczej dla humanistyki i sztuki. W tym roku jesteśmy organizatorami na jesieni w Warszawie spotkania General Assembly Daria ERIC i towarzyszącym im spotkaniom Komitetu Naukowego Daria ERIC i koordynatorów krajowych. Zaś w przyszłym na wiosnę organizujemy taki doroczną konferencję o nazwie Daria Event. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę owocnych obrad. Dziękuję.